Pokój dobro, witam wszystkich na 38. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parekoto. Dzisiaj mamy 6 czerwca 2021 rok i znajdujemy się w Bielsku Białej w parafii pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy. Dzisiaj tutaj następuje uroczyste przekazanie relikwii pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. Na tych uroczystościach jest również obecna rodzona siostra błogosławionego Michała Tomaszka, pani Maria Kozieł. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tych wydarzeń. Pamięta, co to była książeczka walutowa, ale jak ktoś wyjeżdżał za granicę, to
dostała taką książeczkę, bo mógł wykupić 10 dolarów i z tym mógł wyjechać za granicę. Więc oni wyjechali właśnie 10 dolarami do Peru. W taką część Peru, która jest prawie najuboższa, jest bardzo, bardzo uboga. To są Indianie, nasza parafia w Pariakoto, to są góry od 700 metrów do 4000, niektóre wsie znajdują się na 4000 metrów. I to jest właśnie ludność rdzenna. Jest tam trochę tych kriojów, to znaczy tej mieszanki z Europejczykami, to są pojedyncze rodziny. Pojedyncze rodziny. I oni pojechali jako właśnie tacy ubodzy do bardzo ubogich. I od początku ta bliskość nawiązała się właśnie dzięki temu, że jedni potrzebowali drugich. Ty masz coś, czego ja nie mam. Możesz się tym podzielić. Ja mam coś, czego ty nie masz. Możemy się podzielić. I od samego początku, chociaż byli właściwie pierwszy raz w Pariakoto, byli księża na stałe. Dojeżdżali raz na miesiąc, raz na pół roku z mszą świętą, czasem raz na rok. To pierwszy raz była taka wspólnota, która na stałe gwarantowała dostęp do sakramentów, do Eucharystii co tydzień. Co tydzień. I dzięki swoim zdolnościom, otwartości, poświęceniu, takiemu zdrowemu, szczeremu, zwykłemu podejściu zaczęli od początku gromadzić bardzo wiele osób. Ludzie im zaufali, ich przyjęli, zaczęli ich traktować jak swoich. Niestety w tym czasie Peru było pogrążone w wojnie domowej. To była partyzantka komunistyczna. Ta grupa przestępcza, terroryści, nazywali się Świetlisty Szlak. I oni mieli, jeżeli chodzi o to miasteczko Pariakoto, bardzo ambitne plany. Przede wszystkim chcieli tam założyć uniwersytet, ponieważ był to teren trudno dostępny dla wojska, dla policji. Chcieli tam założyć swoje takie centrum, które by emanowało i przygotowywało tych partyzantów po to, żeby w przyszłości zaatakować stolicę i przejąć całkowicie władzę. No i nasi bracia stanęli po środku. Zaczęli gromadzić ludzi, przede wszystkim młodych, którzy zinterpretowali ich przekaz o pokoju, o modlitwie, o Ewangelii, która właśnie niesie szczęście bez przemocy. W sposób jednoznaczny i dlatego nie poszli za senderystami. Ale właśnie zaczęli przychodzić do kościoła. No to i to musiało się właśnie skończyć. Może nie musiało, Pan Bóg tak chciał, ale skończyło się ich męczeństwo. 9 sierpnia 1991 roku po mszy świętej wieczornej dwóch braci, którzy wtedy byli w klasztorze, wywieźli poza miasto i zabili ich strzałami w tył głowy. Więc na początku dla nas to była tragedia. I mieliśmy tak między sobą, jako bracia, jako zakon, no też dużo wyrzutów, gdzie myśmy posłali naszych braci. To była może niepewna śmierć, ale prawdopodobna. Ale od samego początku właśnie ci Indianie, którzy nie w swoim sposobie postrzegania świata nie rozróżniają, nie oddzielają świata żywych od świata umarłych, zaczęli się do nich modlić, może nawet można powiedzieć tak, rozmawiać i prosić w tych intencjach, które męczennicy właśnie w takim życiu codziennym im pomagali. Pomagali, żeby dzieci mogły pójść do szkoły, pomagali, żeby ludzie nie chorowali, bo Zbigniew ten niższy był nazywany doktorkiem, miał takie zdolności, że zrobił jakiś kurs dla pielęgniarzy, więc chodził tam, doglądał ich ran. Michał natomiast bardzo dobrze grał na gitarze i doskonale śpiewał, więc zgromadził masę dzieci. Tam kilkaset dzieci na mszy w niedzielę po południu było. No i to dla tych senderystów okazało się nie do zaakceptowania.
I oni od początku, właśnie ci Indianie, zaczęli się do nich modlić w tych sprawach codziennych, w których oni im pomagali. Myśmy tu odkryli. To oni nas nauczyli kultu do Michała i Zbigniewa. I to oni nas zainspirowali do tego, żeby zacząć proces beatyfikacyjny, który właśnie zakończył się beatyfikacją. Oni zostali wyniesieni na ołtarze 5 grudnia 2015 roku. I wiecie, jak to jest ze świętymi. Kościół ich daje, wynosi na ołtarze po to, żeby pokazać przykład życia, który dla nas jest godny do naśladowania. Czytamy żywoty świętych i czytamy historię po to, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć, odkryć, zobaczyć, żeby przyszło jakieś natchnienie w naszych problemach, wyzwaniach, jak to oni zrobili. Jak to oni zrobili? Jak oni sobie poradzili w tej sytuacji? Szczególnie, jeżeli to są właśnie święci, którzy niedawno byli błogosławieni i te ich problemy w jakimś stopniu są do naszych podobne. Są do naszych podobne. To jest sens beatyfikacji, ale też sensem beatyfikacji jest taki, żeby nie tylko wspominać historię, ale jest przede wszystkim projekcja na przyszłość, bo tak jak mówiła święta Tereska z Lizie na łożu śmierci, no teraz dopiero zacznę pracować, jak będę w niebie. Dopiero teraz. Bo wstawiają się za nami. Tak jak my wierzymy we wspólnotę świętych, że zmarli żyją. I ci, którzy są w niebie bliżej Boga, tak jak prosimy o modlitwę księdza, czy modlitwę naszych rodziców, czy modlitwę naszych członków rodziny, czy znajomych, jedni za drugich. Tak samo oni, którzy wierzymy, że są bliżej Boga, stawiają się za nami, z nami się modlą. W tych intencjach, które dla nas są istotne. I tutaj przyjechaliśmy z bratem Janem właśnie po to, żeby zaprosić was do tego, żebyście wy zaprosili Michała i Zbigniewa do swojego życia i prosili, żeby was wspierali w życiu codziennym, które posiada tyle wyzwań, tyle trudów, tyle sytuacji, w których my sami wiemy, że tego nie przeskoczymy. Nauczyliśmy się tego od Indian, nie ukrywajmy. To oni nas tego nauczyli. Ale chcemy się z tym dzielić, bo uważamy, że to jest bogactwo i mamy tego wiele dowodów i wiele świadectw. Że właśnie takie zaproszenie ojców Michała i Zbigniewa do codziennego życia, prośba przez ich wstawiennictwo w intencjach naszych codziennych przynosi piękne efekty. I to jest ciekawe, że oni do tej pory nie dokonali takiego cudu spektakularnego, który by zwalał z nóg. Ale mamy setki, jeżeli nie tysiące świadectw ludzi, którzy opowiadają historię, że przez wiele lat nie mogli spać. Postawili ten obrazek, który każdy z was weźmie po mszy świętej. My je rozdajemy tutaj z relikwiami drugiego stopnia Michała i Zbigniewa w tych białych kopertach. Każdy z was może to zabrać. To jest nasz prezent dla was. I po postawieniu tego obrazka w domu, przy łóżku, śpi jak zabita od tego momentu. Chodzi o takie codzienne, zwykłe sprawy. Ludzie się modlą też, powstała krucjata modlitwy w intencji pokoju za wstawiennictwem Michała i Zbigniewa, bo ludzie to odkryli spontanicznie, że modląc się o pokój na świecie, w momentach trudnych, kiedy przede wszystkim w Europie powstawał ten taki terroryzm, gdzie wybuchały wojny, wszystko ustało nagle. Wszystko nagle ustało. Zachęcam was do tego. Niech Pan was błogosławi. Zostawiamy wam ich relikwie. To jest ich obecność napełniona Bożym Duchem. My jako katolicy wierzymy, że w momencie śmierci ci, którzy umarli za Ewangelię, byli najbardziej podobni do Chrystusa, ponieważ byli, ich ciało było wypełnione Duchem Świętym. Dlatego byli w stanie dać takie same świadectwo, jak dał Jezus na krzyżu, wypełniając wolę Bożą. Dlatego dla nas relikwie są takie istotne.
To znaczy, że w tym momencie byli najbardziej podobni do Chrystusa. Duch Święty ich całkowicie wypełnił, dlatego ich ciało, ich relikwie są dla nas tak ważne. Uwierzymy, że są napełnione Duchem Świętym. Modlimy się za was, chcemy zostawić te relikwie, żeby tak jak jest tyle świadectw o męczennikach, którzy działają dzisiaj, żeby to się działo w waszych życiach. Zachęcamy was do tego. I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne, zapraszam do odwiedzenia stron internetowych poświęconych męczennikom z Parakoto. Linki znajdują się na końcu tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych filmach pojawiających się na tym kanale. Niech bracia męczennicy wszystkim wam błogosławią i niech wypraszają wszelkie łaski potrzebne każdemu w życiu. Szczęść Boże! Na wieki są, oni tutaj są.